Cześć, witam bardzo, bardzo miło. Tym razem bierzemy się za bryły obrotowe, a temat to oczywiście, a co było na maturze? Zapraszam do rozwiązywania razem ze mną zadań z brył obrotowych, zadań maturalnych z ubiegłych lat. Wybrałam takie zadania, które się pojawiały w arkuszach maturalnych, rzeczywistych, w arkuszach maturalnych, te, które młodzież faktycznie pisała, czy to w maju, czy też w czerwcu, czy też w sierpniu. I wybrałam takie zadania, które mam nadzieję troszkę Ci przybliżą i podsumują ten temat, jakim są bryły obrotowe. A więc zapraszam do rozwiązywania zadań. Zadanie numer 1, maj 2018, zadanie 22 za 1 punkt. Na rysunku przedstawiono bryłę zbudowaną z walca i półkuli. Wysokość walca jest równa R i jest taka sama jak promień półkuli oraz taka sama jak promień podstawy walca. Widać to na rysunku, prawda? R, R i R. Objętość tej bryły jest równa. I mamy 4 odpowiedzi. Mamy wyznaczyć objętość tej bryły. Zaznaczę zadanie numer 1. Więc tak, nasza bryła to nie jest tylko i wyłącznie walec, prawda? Nasza bryła składa się z walca i z tej półkuli. Więc najpierw może zapiszemy, że objętość naszej całej bryły będzie się składała z objętości pierwszej części plus objętości drugiej części. Myślę, że zaczniemy od objętości oczywiście walca, czyli przypomnijmy sobie wzór. To było pi r kwadrat razy h. Czyli objętość pierwszej części to będzie pi r kwadrat, no bo r jest standardowo takie samo, prawda, jak r w tej naszej półkuli. Natomiast h jest równe też r, czyli jak ja to pomnożę, to objętość tej pierwszej części to będzie pi r do trzeciej. Natomiast objętość drugiej części to będzie tak, będzie to objętość półkuli. Nie znamy wzoru na objętość półkuli, ale możemy sobie go zapisać przecież. Półkuli to jest połowa kuli, czyli będzie to 1/2 z objętości kulki. A objętość kulki już wzór znamy. 1/2 razy i objętość kulki to jest 4/3 pi r do trzeciej. No to ja tylko tutaj pomnożę, ale przy mnożeniu pamiętamy, skracamy, czyli tu przez 2 to będzie 1, tu przez 2 to będzie 2. I zapiszę wynik 2/3 pi r do trzeciej. I teraz podsumowując to i to, wynika nam, że nasza objętość tej całej bryły, której tutaj widzimy rysunek, oczywiście zrzutowany na płaszczyznę dwuwymiarową, to będzie pi r do trzeciej dodać 2/3 pi r do trzeciej, czyli objętość tej mojej bryły będzie równa. To jest tak jakby 1/2, a tu mamy 2/3, czyli będzie 1/2 i 2/3 pi r do trzeciej. Ale częściej w bryłach obrotowych pojawiają się ułamki niewłaściwe, dlatego ja to zamienię na ułamek niewłaściwy. 1 razy 3 to jest 3 plus 2, to mamy 5/3 pi r do trzeciej. I szukamy takiej odpowiedzi oczywiście. No widzimy, jest taka odpowiedź, jest to odpowiedź A. 5/3 pi r do trzeciej. Zadanie numer 2, czerwiec 2017, zadanie 24 za 1 punkt. Pole powierzchni bocznej walca jest równe 16 pi, a promień podstawy ma długość 2. Wysokość tego walca jest równa. I mamy 4 odpowiedzi. Ja rysunek oczywiście przygotowałam, żebyśmy wiedzieli, w jakim obszarze się poruszamy, aczkolwiek wypiszemy sobie, co mamy dalej. Pole powierzchni bocznej, oczywiście walca, wynosi 16 pi, a promień podstawy to jest 2, bez jednostek tutaj. Pytają nas, ile wynosi wysokość tego walca, czyli h równa się pytajnik. Są 4 odpowiedzi, będziemy sobie patrzeć na samym końcu, jak już zrobimy, która odpowiedź. Zadanie łatwe, bo nie ma tutaj, nawet nie ma co zaznaczyć na rysunku. Jedynie to ewentualnie R bym mogła zaznaczyć. Zadanie skupia się na umiejętności wzoru, albo czy znamy wzór, albo czy umiemy go poszukać w tablicach. Wzór na pole powierzchni bocznej walca, że to jest 2 pi r h. I teraz pod pole boczne podstawiam 16 pi, 2 pi razy, pod R podstawiam 2 i tu mam h. No h nie znam, nie?
Dalej, 16 pi to się równa, wymnażam, czyli będzie 4 pi h, bo 2 razy 2 to 4, dzielę obustronnie przez 4 pi od razu, dzięki czemu pi mi się skasuje, 16 podzielone przez 4 to jest przecież 4, a to mi się skasuje, 4 pi z 4 pi mi się podzieli i wyjdzie samo h. Czyli popatrz, jakie proste zadanko, h wyszło równe 4. I szukamy, czy mamy taką odpowiedź? Oczywiście, że mamy. Jest to odpowiedź A. Mamy do dyspozycji różne, prawda, 4, 8, 4 pi, 8 pi, ale wybieramy tą oczywiście odpowiedź poprawną. Jest nią w tym zadaniu odpowiedź A. Zadanie numer 3, maj 2017, zadanie 23, za 1 punkt. Dany jest stożek o wysokości 4 i średnicy podstawy 12. Objętość tego stożka jest równa. Oczywiście w tym zadaniu rysunek znowu nie jest taki konieczny, ale ja zawsze staram się jednak rysunki tutaj mieć przygotowane. A więc mamy podaną wysokość, która wynosi 4 w tym stożku. Średnica podstawy, to musimy pamiętać, że średnica to jest 2r i ona wynosi 12. Jak podzielę przez 2, oczywiście dostanę, że r to jest 6. Pytają nas, ile wynosi objętość tego stożka. No więc przypomnijmy sobie wzór na objętość stożka. Znowu zadanie, które polega na tym, żeby znać wzór. 1 trzecia pi r kwadrat razy h. No więc podstawiam. 1 trzecia pi przepiszę razy. Zamiast r piszemy oczywiście 6 i to będzie do kwadratu, razy h, czyli to będzie 4. No więc v to się równa 1 trzecia pi razy 6 do kwadratu to 36 razy 4. Teraz dobrze byłoby sobie skrócić, czyli to podzielić przez 3 to jest 1 i to podzielić przez 3 to jest 12. I dostaniemy, że v to się równa, mnożymy liczby 12 razy 4 mamy 48 pi. To nie jest wyrażone w żadnych jednostkach, nie ma napisane. Oczywiście w domyśle mamy jednostkę sześcienną, ale w odpowiedzi nie ma takiej potrzeby. Mamy 4 odpowiedzi i oczywiście odpowiedź w tym wypadku D jest prawidłowa, bo właśnie wynosi ona 48 pi. Zadanie numer 4, czerwiec 2016, zadanie 32 za 4 aż punkt. Dany jest stożek o objętości 8 pi, w którym stosunek wysokości do promienia podstawy jest równy 3 do 8. Oblicz pole powierzchni bocznej tego stożka. Zadanie czwarte. Wypiszmy, co mamy dane w tym zadaniu. Oczywiście rysunek nam się tutaj sprzyda. Objętość to jest 8 pi, znowu bez jednostek. Stosunek wysokości, stosunek to jest dzielenie w matematyce, czyli stosunek wysokości do promienia podstawy, tak jak ja zaznaczyłam h do r, ma się tak jak 3 do 8. Można pisać przy użyciu dzielenia, a można lepiej pisać przy użyciu kreski ułamkowej. Oblicz pole powierzchni bocznej, czyli pole boczne stożka mamy policzyć. To jest zadanie za 4 punkty. Bardzo rzadko pojawia się, jak analizuję arkusze maturalne, które były w poprzednich latach, bardzo rzadko pojawia się zadanie z brył obrotowych za więcej niż jeden punkt. Bardzo rzadko, dlatego jak się takie pojawiło, to ja postanowiłam to zadanie właśnie umieścić w swoim zbiorze zadań. Dobrze, no więc tak, no od czegoś trzeba zacząć. Myślę, że dobrze byłoby zacząć od tego, tutaj pomnożymy sobie metodą mnożenia na krzyż i dostaniemy, że 3 promienie, jak pomnożę to z tym, to ma być równe to z tym. Czyli 3 promienie to się równa 8 wysokości. Podzielmy przez 3 i dostaniemy z tego, że r to się równa 8h nad 3. Niech tak też będzie. Dalej, to wykorzystaliśmy tą rzecz. Ale jeszcze musimy wykorzystać objętość. W związku z tym teraz będę rozpisywała objętość. Najpierw przypomnę wzór. 1 trzecia pi r kwadrat razy h. I pod ten wzór trzeba podstawić, czyli za v. 8 pi to się równa 1 trzecia pi razy. I teraz pod r podstawiamy oczywiście to, co tutaj nam wyszło, czyli 8h nad 3 to do kwadratu i razy h. No to próbujemy to rozwiązać, czyli 8 pi to się równa 1 trzecia pi razy i to podnosimy, pamiętaj, wszystko trzeba podnieść. 8 do kwadratu to 64, h do kwadratu to po prostu h do kwadratu i 3 do kwadratu to po prostu 9 i to razy h.
Myślę, że tutaj w następnym kroku będę pisała tu u góry i myślimy, czy dałoby się skrócić. No gdyby się dało skrócić, to byśmy skrócili. Tu się skrócić nie da, więc będziemy sobie pisać 64 razy 1. Jak tu będę mnożyła licznik z licznikiem, to i tak zostanie 64. I mogę potraktować jako h nad 1. Wtedy będę miała h kwadrat razy h, czyli h do trzeciej. Wszystkie liczniki razem mnożę i wszystkie mianowniki razem. 3 razy 9 jest tylko, czyli 27, a pi napiszę tak na środku. I teraz po jednej stronie mam pi, po drugiej mam pi, czyli podzielę przez pi, dzięki czemu będę miała 8, to się równa 64h do trzeciej nad 27. I teraz mogłabym, tutaj widzę 64, tu widzę 8, to już mogłabym sobie pomyśleć, a może bym podzieliła to przez 8. Dzięki czemu dostanę tu 1, a tu 64 przez 8 to jest przecież 8, a reszta mi się nie zmienia. I teraz pomnożę razy 27, żeby nie mieć tego mianownika, czyli 1 razy 27 obustronnie mnożę, to jest 27, to się równa, a tu będę miała 8h do trzeciej. Zmienię może strony, będzie nam się wygodniej patrzyło. Teraz podzielę przez 8, tylko pamiętaj, w tym wypadku nie wyciągamy całości. Zapisujemy w ułamku 27 ósmych, bo trzeba jeszcze spierwiastkować trzecim stopniem. Jak spierwiastkujemy stopniem trzecim, to tak się składa, że pierwiastek trzeciego stopnia z 27 jest piękny, wynosi 3. I pierwiastek trzeciego stopnia z 8 też jest piękny, wynosi 2. Czyli wyszło nam, że wysokość to jest 3 drugie. No to pasowałoby teraz promień policzyć. Czyli promień to będzie 8 trzecich z wysokości, czyli razy 3 drugie, tak zapiszę. 8 trzecich z wysokości h, czyli 8 trzecich razy 3 drugie. Te trójeczki mi się skrócą do jedynek, tu będzie 1, tu będzie 4, czyli ostatecznie promień wynosi 4. No nie koniec, bo jeszcze potrzebuję do pola bocznego, może napiszę wzór, pole boczne to jest pi r l stożka, czyli ja jeszcze potrzebuję tworzącej. Ale tak się składa, że tworzącą możemy stwierdzenia Pitagorasa pięknie wyliczyć. Napiszmy to twierdzenie Pitagorasa. H kwadrat plus R kwadrat równa się L kwadrat. I podstawiam. Za H podstawimy sobie, może będzie nam wygodnie 1,5, czyli wyciągniemy całości w ułamku dziesiętnym do kwadratu, dodać 4 do kwadratu równa się L do kwadratu. To już jest obojętnie jak kto woli. 1,5 do kwadratu to będzie 2,25, dodać 4 do kwadratu to 16, równa się L do kwadratu. Czyli jak tutaj dodam, to będę miała 18,25, to się równa L do kwadratu. A więc teraz będziemy mieć L do kwadratu równa się 8 całych i 1 czwarta, zamienię jednak, tak? I teraz będę miała L do kwadratu, to się równa. Tutaj zamienimy na ułamek niewłaściwy, czyli 4 razy 18, to mamy 72, czyli będziemy mieć 73 czwarte. Pierwiastkujemy tylko już zwykłym, właśnie z tutaj pierwiastkiem stopnia drugiego, czyli będziemy mieć tutaj pierwiastek z 73 nad 4. Pierwiastek z 73, no niestety nie istnieje, więc sobie zapiszemy pierwiastek 73 nad 2. I to jest nasza tworząca. I na końcu napiszemy, że pole boczne to się równa pi razy nasze R, czyli 4 i nasze R, czyli pierwiastek z 73 nad 2. Oczywiście po skróceniu tej dwójki z czwórką, czyli tu będzie 1, a tu będzie 2, dostaniemy 2 pierwiastki z 73 pi. I to oczywiście jest pole boczne naszej bryły. Zadanie numer 5, czerwiec 2012, zadanie 22 za 1 punkt. Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 4 oraz 6 obracamy wokół dłuższej przyprostokątnej. Oblicz objętość powstałego stożka. I teraz mamy zadanie numer 5. Narysowałam tutaj tylko i wyłącznie trójkąt prostokątny. Mamy 4 odpowiedzi. Mamy policzyć objętość stożka, więc ja tutaj zapiszę. Natomiast wiemy, że ten trójkąt prostokątny ma przyprostokątne takie 4 i 6. I teraz bardzo ważna rzecz. Obracamy, czyli tak jak bryła obrotowa powstaje. Stożek powstaje poprzez obrót chociażby trójkątem prostokątnym, prawda? Wzdłuż jednego z boków, jednej z przyprostokątnych.
U nas powiedzieli nam w treści, że obracamy wzdłuż tej dłuższej przy prostokątnej. Czyli ja zaznaczę, to jest moja oś obrotu, oczywiście jej tutaj część. I teraz będę obracała tym trójkątem tak, żeby powstał mi stożek. Oczywiście zapewne widzisz, że ten wierzchołek będzie po drugiej stronie. Czyli musimy jakby dorysować teraz trójkąt. Specjalnie tego nie zrobiłam wcześniej, ale teraz dorysujemy trójkąt, który powstaje. Będzie to trójkąt przystający do tego trójkąta. Oczywiście on też będzie trójkątem prostokątnym. Żeby rysunek tutaj był ładny, to dorysowałam właśnie ten trójkąt prostokątny. I zaznaczę Tobie, że ten wierzchołek obraca się i jest po drugiej stronie. I tu zaznaczamy też linią przerywaną. Popatrz, widać teraz pięknie, że powstał nam stożek. Wokół tej przyprostokątnej obracamy, czyli ten wierzchołek obraca się po kole, prawda? I powstaje nam właśnie bryła obrotowa. Oczywiście nie sam ten wierzchołek, ale na podstawie tego wierzchołka właśnie wyznaczamy tą naszą podstawę, to koło w podstawie. Dobrze, mam policzyć objętość tego mojego stożka, więc tylko przypomnijmy wzór. 1/3 pi R, kwadrat razy H. Na rysunku wszystko widać. Jedyną trudnością w tym zadaniu jest to, żeby zrozumieć, jak powstaje ten stożek. I teraz R to jest u mnie oczywiście 4 do kwadratu z rysunku, a wysokość to jest 6, jak widać. V to się równa. Mnożenie jest przemienne, więc ja mogę sobie to 1/3 pomnożyć z 6 i to mi się skróci. I będę miała pi razy 16 i razy 2. Czyli ostatecznie mnożę liczby 16 razy 2, mam 32 pi. I teraz wybieram sobie prawidłową odpowiedź. Tutaj nie ma jednostek, więc nie będę pisała. Jest to w tym wypadku odpowiedź C, że objętość powstałego stożka w ten sposób to jest 32 pi. Zadanie numer 6, sierpień 2016, zadanie 17 za 1 punkt. Dany jest walec, w którym promień podstawy jest równy R, tak jak zaznaczyłam tutaj na rysunku. Natomiast wysokość walca jest od tego promienia 2 razy większa. Objętość tego walca jest równa i mamy tam wyrażone 4 odpowiedzi. Mamy wybrać tą prawidłową. Więc tak, najpierw tak, po pierwsze R, jak widzisz na rysunku, bo dobrze jest przygotować sobie rysunek, R to jest promień po prostu podstawy tego walca. Wysokość, czyli literka H, jest od tego promienia 2 razy większa. Niektórzy mylą to o 2 większa, a ta wysokość jest 2 razy większa, czyli będzie 2 razy R. W domyśle razy, czyli mnożenie. Więc jak zobaczysz 2 razy coś większe, to musisz pomnożyć tak jak razy mnożenie, czyli 2 razy R, po prostu 2R. I mamy wyznaczyć objętość tego walca. Oczywiście będziemy korzystać ze wzoru, że to jest pi r kwadrat razy h. To podstawiamy. V to się równa pi r kwadrat. No za r nic nie podstawię, no bo nic mi nie podali. Razy h, a moje h to jest 2r. Czyli V to się równa. Najpierw leci dwójka, bo nie ma się z czym pomnożyć. R kwadrat razy r to będzie r do trzeciej, ale napiszemy 2 pi r do trzeciej. Jednostek nie było tutaj w tym zadaniu, więc od razu zaznaczamy prawidłową odpowiedź. Jest to odpowiedź oczywiście A, która wygląda dokładnie tak samo, że objętość tego walca jest równa 2 pi r do trzeciej. Na tą lekcję właśnie poświęconą takim zadaniom powtórkowym z brył obrotowych, konkretnie zadaniom maturalnym z ubiegłych lat, przygotowałam 6 zadań. Postarałam się wybrać je z różnych matur, czy to z sierpnia, czy to z czerwca, czy też z maja. Na pewno co możemy zauważyć, co jest bardzo ważne. Bryły obrotowe, jak spotkasz się z bryłą obrotową na maturze, to najprawdopodobniej będzie to zadanie za 1 punkt. Jak widzisz, jedno tylko wybrałam takie na tą lekcję za 4 punkty, bo naprawdę faktycznie na maturze z matematyki najczęściej bryła obrotowa oczywiście, że jest, jak najbardziej, ale jest ona włożona w część testową, czyli w część, gdzie mamy 4 odpowiedzi ABCD i mamy jedną wybrać. Dlatego tych brył obrotowych nie należy się bać. One są bardzo piękne, proste, przyjemne i myślę, że tą lekcją ja Cię zachęciłam do tego, żeby na te bryły obrotowe też zwrócić uwagę, żeby sobie też je powtórzyć przed maturą, bo też warto. 1 punkt myślisz, może mało, ale z drugiej strony ten 1 punkt, mój drogi, może Cię uratować
że uratować i dzięki temu punktowi zdasz maturę, albo może ten jeden punkt podwyższyć Tobie wynik. Bez niego i tak zdałbyś maturę, ale z nim będziesz miał lepszy wynik procentowy na maturze, co pozwoli Ci lepiej przygotować też swoją bazę na studia, czy też właśnie, że to Ty zostaniesz na tych studiach wybrany, a nie ktoś inny. Dlatego każda rzecz w matematyce, każda, która dotyczy właśnie programu nauczania, na podstawie którego, tej podstawy programowej, na podstawie której właśnie przygotowywana jest matura, jest bardzo ważna. Bryły obrotowe są częścią podstawy programowej, dlatego zapraszam Cię do nauki również brył obrotowych. Dziękuję bardzo i zapraszam Cię na kolejne spotkania ze mną.